No i zaczynamy finał 236 edycji ESL Open Cup. Na naszym ekranie jak zwykle Max Pax, Księciu Nio, Sidestorm Gaming. Już życzę nawet good luck fan zawodnikowi w górnym lewym rogu, a jest to Krystianer, czyli Krystian Szczęsny, zawodnik teamu Starlight Twinkle, no i Polak, który pokonał na swojej drodze innego Polaka, Spirita, wcześniej Showtime'a i Epika ze Stanów Zjednoczonych i jeszcze we wcześniejszych rundach też jakieś osoby były pokonywane przez niego, wiadomo. Max Pax pokonał Skillosa, Goblina, Shamelessa, więc miał bardzo dużo protosów na swojej drodze. W zasadzie same PvP praktycznie Showtime dzisiaj miał. Jeszcze wcześniej z Matrixem, a nas Martą miał troszeczkę inaczej, ale bardzo dużo protosów, także w tym matchupie dzisiaj na pewno Max Pax nieźle rozgrzany. Krystianer też po wygranej z Showtime'em, myślę, że jest troszeczkę w dobrym rytmie. Zrobię ufolutko dla widza, nie wiem co to znaczy zrobić ufolutka. Nie wiem czy chcę wiedzieć, szczerze mówiąc. Tanko do ludzi posiadających klimatyzację w domu, czy są modele, gdzie można sterować kierunkiem nawiewy w prawo i w lewo? Chyba są takie rzeczy i przez telefon, i żeby bardziej w górę, bardziej w dół, jeżeli ktoś stoi przy tym i tak dalej, i tak dalej. Chyba tam jest sporo opcji. Zależy jaka. Witamy Bohena. Buongiorno, witamy wszystkich na finale. No, prawie zaczęliśmy ten finał o 21.37, nie ma przypadków. Krystianer mi napisał, że właśnie nie jest lekko, miał być teraz gdzieś tam na dworcu odbierać dziewczynę, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Tutaj finał jest do wygrania. Księciunio do pokonania, no zobaczymy czy się uda, bo to bardzo, bardzo, bardzo trudny przeciwnik. W tym matchupie być może... kolego, najtrudniejszy możliwy. No. I Max Pax ustalił, że dobra, on nie robi zeloty, ale robi Nexusa. I no, robimy to, uznał Max Pax, atakujemy. I teraz tak, Krystianer robi swojego pylona, Max Pax baterię. Może jak ładanka, jeszcze gateway jest też budowany, już w sumie nie wiem. Ja może będę zaznaczać jednostki należące do Księciunia, budynki, przepraszam, należące do Księciunia. Są one tutaj z tymi kółkami. No to czasami ciężko rozpoznać, które są kogo, ale ma tutaj sporo tego Max Pax. Krystianer też robi swoją baterię. Zelota wchodzi, bo Max Pax anulował własny budynek, żeby no to przejście właśnie odblokować. Będzie ciężko to na bank. No i teraz to jest trochę śmieszne w PvP. O, Krystianer się zabarykadował, żeby kolejna jednostka mu nie weszła. Dobrze. Tak, pełna barykada Krystianera w tym momencie. Ale zelota jest jeden w środku. Teraz właśnie paradoksalnie najlepiej jest atakować wrogą baterię, a nie jakieś jednostki. 4 baterie ma tutaj Max Pax. Pamiętajmy, że baterie zrobione z dala od naszego własnego Nexusa mają tylko 50% energii. Max Pax atakuje pylona. I w sumie to nie wiem, to chyba dobre dla Krystianera jest to, co się dzieje póki co. Chociaż, kurczę, jeszcze leci Oracle. Ale jest bateryjka obronna. Wygląda na to, jakby Krystianer w miarę się dobrze orientował w terenie. No, kurczę, żeby nie są... Jezu, to są dwie adeptki. No dobra, lękam się. Tylko, że jak straci tę adeptkę, no i niestety może to Oracle teraz zrobić. Kurczę, no. Adeptka by teraz pomogła w zniszczeniu tych wrogich adeptek i to bardzo. A tak to pozostały same stalkery. Oracle zabiera się za proby, trochę ucieka Krystianer, trochę podchodzi, odchodzi, tak wiecie, no żeby mniej stracić. To by się przydało. Dobrze. Ej, 3 proby, jak mało, dziwnie mało stracił. Kolejny zelot, a nie, to ten cały czas ten sam zelot Max Paxa męczy pylona, jak go zniszczy. No trochę szkoda, ale... O! A to Warbeat jest dezaktywowany, ten pylon go nie zasila. No tak, trochę za daleko, jedną kratkę w górę jakby był postawiony, to by trochę korzystniej było. Max Pax już inwestuje w Twilight Council, robi ekspansję, taka sama liczba probek, jeżeli chodzi o obu zawodników. Tutaj bateria uratuje Polaka. Na szczęście nie ma na obu Oracle energii. Dobrze. No jest jako taką. Powiedziałbym nawet, że może lekkie prowadzenie Krystianera, przynajmniej pod kątem ekonomii. Lekkie. Ale, no ale, dalej żyją Oracle. No i póki żyją, to jeszcze na pewno mogą trochę probek Krystianerowi wyłapać. No i niedobrze, niedobrze. 8 probek, jak widać, wyjaśnionych. A,
uznał Krystianer, że za duże straty, jednak presja Max Paxa koniec końców była dobra. Szkoda. GG. To lecimy. Max Pax na czerwono i oczywiście Krystianer na niebiesko. Kierat mówisz, żeby było też ciężko. No, ciężko w ogóle obronić tę presję Max Paxa, bo to on doskonale te scenariusze zna, dobrze wie co robić, jak się zachowywać. No, zobaczcie, że Krystianer od razu pylon na dole. No fear. Max Pax akurat na górze, tak trochę po swojemu teraz. Ciekawy scenariusz nas czeka, ale myślę, że no, może to być może odrobinę lepsze dla Krystianera. Pożyjemy, zobaczymy. Zwiadowcy wysłani. Tak, spróbuję tutaj ukraść gaz, czy tam asymilator Krystianerowi, ale na szczęście nie jest to możliwe, bo proba stoi tuż obok. Blokuje możliwość postawienia asymilatora. Trochę dziwne zagranie, żeby po pierwsze stracić probę, a po drugie zablokować możliwość przejazdu przeciwnikowi. A to raczej anuluje Krystianer, bo chcę patrzeć, czy z tego gateway'a dalej jest coś budowane, bo to dało się tutaj z tego co rozumiem zauważyć, czy kolejne jednostki są kolejkowane. Tutaj probka została zniszczona. W ogóle Krystianer zrobił pełną barykadę też, chyba to nie powinno umknąć uwadze. Ale właśnie, przez to, że jest jak jest, to teraz można atakować z dystansu, co prawda tylko jednym stalkerem, ale można atakować, no, Cybercora przykładowo. On nie rozwali jednym stalkerem tego. Chyba. Oby nie rozwalił. Znowu bateria w pierwszej bazie skończy się na czas przylotu pierwszej Oracle. No to jeszcze może być różnie z tym Cybercorem. Ciąg dalszy nastąpi w tej kwestii, a do pierwszej bazy, jak widać, zmierza Oracle. Twilight Council Krystianera w drodze. Uuu, kolego, dobrze. Testosteron poszedł. Idealna reakcja. Lepiej się tego zrobić naprawdę nie dało. Zniszczyć po prostu pułapkę probami, ale to trzeba od razu, szybko, natychmiast zrobić, bo jak tylko się tam spóźnimy sekundę czy coś, to jest bardzo źle. Oj, Krystianer trochę błąd zaliczył. Chociaż chyba, że kolejnego stalkera przyzwie poza bazą. To będzie ok, ale ja się boję na te dwie Oracle, które teraz lecą mu do bazy. No, to był w sumie łącznie, to był błąd. Oho. No i właśnie, zaczyna się spawanie trochę za dużej liczby probek. O, panie. No boli. Dobrze to już było chyba. Tak, czyli dwa stalkery jednocześnie trzeba było na zewnątrz przyzwać. Niszczy teraz własnego Cybercora Krystianer, żeby może jednak wyjść.
nie idzie tak jak powinno. Chociaż plus taki, że teraz Max Pax może trochę pochopnie zawalczył i stracił parę stalkerów więcej niż może powinien, ale on tutaj lata po prostu, lata i niszczy, jeszcze ma więcej, jeszcze ciśnie, jeszcze przez chwilę Krystianer nie ma blinka, więc też minimalnie więcej straci akurat w tej skromnej wymianie. Po prostu niszczy baterię. Ach, ten Max Pax, tu ukąsi, tam ukąsi i w zasadzie to już można się żegnać z szansą na wygranie mapy drugiej. Niestety. Znowu za dobrze te Oracle popracowały. Troszeczkę lepsza obrona Krystianera naprawdę przed Oracle, nie? I byłaby to zupełnie inna mapa, myślę. Nie było źle, ale nie wystarczyło. No i niestety dobrze to już było. W kurnym lewym rogu Max Pax, w dolnym prawym Krystianer. 2 do 0 dla Max Paxa. Jeszcze jedna mapa i to Księciunio wygra finał. Za 6 minut koniec bety Battle Aces. Także ostatnia okazja, żeby pewnie tam zagrać jakąś mapkę. I potem koniec. Przynajmniej na jakiś czas. Zobaczymy na jak długi. Nic nie jest potwierdzone, nic nie jest potwierdzone, nic nie jest wiadome. Cybercore zagrane przez Krystianera. Aha! Dużo się przyspiesza Krystianer. Przyspiesza cały czas. Byłem przekonany, że zobaczymy Proxy Robo, ale jednak jest inny pomysł na tę mapę Krystianera. Albo Forgate, albo Triple pewnie. Jak zobaczył, czy jest ta barykada, czy nie ma barykady. No nie ma. Księciunio robi wszystko z pierwszej bazy. Co ciekawe, Zelota już pędzi, tak jakby Max Pax na ślepo zakładał, że jest to ta ekspansja. No ale przecież widział zwiadowco, co się dzieje. No i niestety, ale ten Max Pax jak Nostradamus. Ej, ale dzięki temu, że proba się aktywowała. Ej, to było, jaki to był przypadek niesamowity, że wroga proba miała już to zobaczyć, te ukryte tutaj budynki, ale akurat Polak przejeżdżał obok i ta proba zaczęła atakować tak jakby probę Krystianera. Co za przypadek, no. Niesamowity. No może chociaż trochę szczęścia dopiszę Krystianerowi. Chociaż troszeczkę. Proba pada. Zawsze ten Max Pax znajdzie sposób, znajdzie metodę, żeby te proby urywać. Jak on to robi? Już 6 się przekręciło. Jest 16 do 8, no 17 do 27 w tej chwili. Cała nadzieja w tym, że ten Forgate, chociaż na razie jest na 3 warpgate'ach Polak, zadziała i da zwycięstwo. Czy jest na to szansa taka realna? No jeden Protoss powie tak, inny Protoss powie nie. Popatrzmy. 3 baterie Max Paxa już czekają w gotowości.
Padnie Stalker zniszczony. Ale to niestety ten polski. No nie, no to ja to... Szczerze mówiąc, jak dla byka kartofel, wydaje mi się. Wyzwanie stojące przed Max Paxem raczej proste. Stalker pada. Tym razem należący do Max Paxa. Oracle jeszcze wyłapuje jakichś robotników, jakieś proby. No chciałby bardzo Krystianer Voidreya zniszczyć, ale Max Pax po prostu perfekcyjnie się ustawia tam z tyłu między probami, między bateriami. Nie sposób tak podejść, żeby wszystkie Stalkery mogły jedną salwą w Voidreya uderzyć. O to się rozchodzi Krystianerowi. Max Pax wiadomo, no przecież on to wymyślił w ogóle. Jest ojcem, założycielem tych ekspansji z Voidreyami. No i niestety eminencja, ekscelencja eduńska, no raczej nie przegra. No, jednego Voidreya zmęczył, drugiego może też, ale to by było na tyle. GG! 3-0 ten finał wygrywa Max Pax, znowu księciunio na szczycie Open Cupa. Uwielbia te Open Cupy. Jak widać. Ale trzeba przyznać, bardzo ładny występ Krystianera, tak jak mówię, pokonał Epika, Showtime'a, Spirita. I tylko w finale ten Max Pax, jak zwykle w PvP, bestia, bo to się wydaje takie, że a, on robi coś takiego, no to zrób coś, co to kontruje, ale to jest bardzo trudne, żeby nie powiedzieć prawie a wykonalne. Bardzo, bardzo dobrze. Wszystko robi Max Pax. Masa detali dopracowana i na razie mało kto ma na niego sposób, a przynajmniej taki sposób powtarzalny, bo takie jednorazowe zwycięstwa jak najbardziej się zdarzają. Ale też nie za często. No dobra, szybki finał. Trochę aż za szybki. GG. Ale ciekawa odmiana, tak właśnie tutaj zobaczyć Krystianera w finale. No, Klem się nie zapisał, więc... Nie było Klem Max Pax w finale. GG.